Religia won ze szpitali, powiedziała ostatnio pewna aktywistka z właściwą sobie subtelnością. Czy jednak odrobiła lekcję? Fakt, nie musiała, to już teraz nie jest kluczowe. Ale fakty są takie, że w roku 2016 Światowe Stowarzyszenie Psychiatrii wydało pisemne oświadczenie, w którym postuluje, aby we wszystkich badaniach klinicznych uwzględnić całościowe patrzenie na człowieka, zwłaszcza z jego religijnością i szeroko rozumianą duchowością. Od ponad 25 lat na całym świecie prowadzone są badania, w których zdumiewające wyniki są zauważalne, że oto ludzie wierzący, ludzie, którzy praktykują swoją wiarę, reprezentują o wiele lepszy poziom zdrowia psychicznego i fizycznego. Innymi słowy, religia ma przełożenie także na to, jaka jest kondycja naszego życia. No tak, ale to nie znaczy, że jako ludzi religijnych, wierzących, nie dotkną nas choroby, że cierpienie będzie nam obce. To byłoby zbyt proste. Tak czy inaczej, w sytuacji cierpienia rokujemy lepiej na wyzdrowienie jako wierzący. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy fragment Księgi Hioba. Chyba każdy słyszał o Hiobie, który z chorobą, nieszczęściem kojarzy się nam jak żaden inny bohater. Hiob, który był najbardziej prawym spośród wszystkich ludzi Wschodu, tak go opisuje autor na początku Księgi, Hiob, no niestety, doświadczył potężnej katastrofy. Jednego pięknego dnia cały jego majątek po prostu zniknął, został rozgrabiony albo zniszczony i jeszcze na domiar złego 10 jego dzieci, wszystkie dzieci, zginęły w jednej katastrofie budowlanej. Potem, krótko potem, Hiob został dotknięty śmiertelną chorobą i właściwie dogorywał. Przyjaciele dowiedzieli się o tym i przyszli pocieszyć go. Nie znajdując słów pocieszenia, siedli obok i przez 7 dni i 7 nocy nic nie mówili. Ale potem Hiob dał wyraz swojej żółci, swojego bólu i zaczął przeklinać dzień, w którym się urodził. Tak go wszystko bolało. Przyjaciele poczuli się wywołani do tablicy i jeden z nich, Elifas, najstarszy, zaczął perswadować Hiobowi to dziwne zachowanie. I jest tam bardzo ważna taka myśl w jego wypowiedzi pierwszej. Mianowicie mówią tak, słuchaj, cierpienie nie wyrosło z ziemi jak trawa, nie wiadomo skąd i jak. Cierpienie zatem ma swoją przyczynę. Innymi słowy, ty musiałeś zgrzeszyć, że Bóg cię w ten sposób ukarał. Hiob, który nie znajduje w sobie żadnego grzechu usprawiedliwiającego tego rodzaju doświadczenia, przyjmuje te wyrzuty albo te sugestie jako dodatkowy ból i jeszcze bardziej pogłębiają one jego samotność. W tym właśnie fragmencie, w tym właśnie rozdziale, z którego pochodzi ten fragment, Hiob po prostu żali się na swoich przyjaciół. To tak chcecie mnie pocieszać? To takich słów chcecie używać w imię tak zwanej wysokiej teologii, dodawać mi jeszcze cierpień? To tak to ma wyglądać? Więc zwraca się do Boga i tutaj też jakby odbija się od ściany i mówi, no czy to ma już tak się skończyć? Kiedyż zaświta i wstanę? On ciągle wierzy, że Bóg nie pozwoli zginąć sprawiedliwemu. I ostatecznie, w wyniku wszystkich perypetii, na końcu księgi rzeczywiście okazuje się, że ma rację. Mówił Bogu nieraz trudne słowa. Można powiedzieć, tak w języku kolokwialnym, nawrzucał Bogu z powodu tego cierpienia i bólu, którego doświadczał. Ale na końcu księgi jest przepiękny obraz rehabilitacji Hioba, takiego powrotu, nawet zauważalnego na zewnątrz, do dawnej zażyłości z Bogiem. To, co nazywamy drugim szczęściem Hioba. Tak jak przyjaciele się nie spisali, tak w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ewidentnie spisał się, gdy chodzi o los wszystkich chorych, cierpiących i opętanych, których Mu przynoszono. Jesteśmy na początku Ewangelii według świętego Marka. Tutaj słyszymy o spektakularnych cudach, których Jezus dokonuje. Między innymi akurat dzisiaj słyszymy o uzdrowieniu teściowej Piotra. Ta kobieta nic nie mówi. Właściwie nie wypowiada się w Ewangelii ani razu. Słyszymy tylko o takiej prostej scenie. Jezus podchodzi do nich, chwyta ją za rękę i gorączka ustępuje. A kobieta, nie posiadając się z radości, po prostu natychmiast bierze się za to, by służyć gościowi. I ktoś mógłby powiedzieć, no tak, wreszcie znowu tutaj wychodzi to, że kobiety służyć muszą i tak dalej, ten męski punkt widzenia. Nie bardzo o to chodzi.
Chodzi o to, że człowiek, który coś przeżył pod wpływem spotkania z Chrystusem, w wypadku teściowej Piotra, przeżyła uzdrowienie, ale też chce po prostu w naturalny sposób się odwdzięczyć Jezusowi, a robi to najlepiej właśnie służąc, bezinteresownie. Człowiekiem służby bezwzględnie był święty Paweł. W dzisiejszym drugim czytaniu słyszymy właśnie jego wywód z listu pierwszego do Koryntian. Jest to dziewiąty rozdział. Bardzo ciekawy pod tym względem, że Paweł trochę stawia na głowie pewne zwyczaje. Trochę się okazał trudnym gościem. Po pierwsze, gościem to on tam nie był, on był bardziej gospodarzem, bo on zakładał tę wspólnotę w Koryncie. No tak czy inaczej, jak każdemu nauczycielowi należały mu się pewne przywileje, w tym wynagrodzenia, a on go odmówił. Normalnie w starożytności nauczyciel mógł przyjąć wynagrodzenie na cztery sposoby. Albo brał je od uczniów, od których mu się należało, albo miał jakiegoś możnego patrona, który wypłacał mu jakieś stypendium systematycznie, a potem na przykład tenże opłacany w ten sposób nauczyciel wygłaszał jakieś filozoficzne traktaty na ucztach u tego mecenasa, w ten sposób jakby odpłacając za otrzymywaną pensję. No ale to oznaczało pewne uzależnienie, nieprawdaż? Potem mógł on na przykład nauczyciel żebrać, albo pracować własnymi rękoma i tak utrzymywać się. Te dwa ostatnie, można powiedzieć, były najbardziej upokarzające dla tych, którzy korzystali z jego nauczania, nie do przyjęcia. I Paweł właśnie wybrał jedno z tych dwóch. Mianowicie chciał pracować własnymi rękoma i tak zarabiać na swoje utrzymanie. Ale chwileczkę. Właśnie na kartach tych listów do Koryntian dowiadujemy się o tym, że Paweł otrzymywał wsparcie finansowe od innych kościołów, na przykład z Macedonii. I nie gardził nim, przyjmował te pieniądze. Dlaczego więc nie chciał przyjąć od Koryntian? I to jest właśnie ten smaczek. Paweł był dyplomatą. On rozumiał dokładnie, że no cóż, ponieważ w Koryncie było dużo różnych frakcji, więc przyjęcie, mówię o frakcjach w kościele, przyjęcie pieniędzy od którejkolwiek, od mecenasa, który wywodziłby się z którejkolwiek z tych frakcji, oznaczałoby związanie się i staniecie po stronie danej frakcji. Paweł chciał uniknąć takich skojarzeń nawet, dlatego postanowił być wolny. I ze względu na sytuację mówi bardzo wyraźnie, należy mi się to od was. Należy mi się utrzymanie, wyżywienie, nawet, tak jak innym apostołom, wolno mi mieć ze sobą siostrę, powiedzielibyśmy dzisiaj gospodynię, która będzie chodzić ze mną i dbać o moje materialne potrzeby, ale ja zdecydowałem, że wszystkiego tego nie chcę. Dlaczego? Żeby wam dać dobry przykład. Żeby zamiast się zwalczać, służyć sobie nawzajem bezinteresownie. Oto, co u mnie się zrodziło pod wpływem moich przeżyć, spotkań z Jezusem Chrystusem. I chciałbym, żebyście wy rodzili podobne owoce. Żeby nie było wśród was sporów, takiego zacietrzewienia, tylko wzajemne wspieranie się. Innymi słowy, wszystko to mi się należy. Nie obrażajcie się, że nie przyjmuję od was zapłaty, bo oni się obrazili. Nie miejcie mi tego za złe. Wszystko mi się to należy. Oczywiście zgadzam się z wami. Ale ja postanowiłem być wolny, to znaczy od nikogo niezależny, w żaden sposób nie zaciągający długu wdzięczności, tylko właśnie w ten sposób pokazać wam, ile można wykrzesać z siebie, jeśli człowiek pod wpływem wiary, spotkania z Jezusem, takiego autentycznego, wewnętrznego, chce dawać. Zatem dawajcie na ten czy inny sposób, bądźcie szczodrzy. Niech wam nie zabraknie takiej życzliwości, bo kto daje, ten, można powiedzieć, obficie zasiewa i zbiory będą niebywałe. Ksiądz Dariusz Iwański, pozdrawiam.